już jest skończona. Nawet wyszła lepiej niż mi się wydawało. Tylko cały czas zastanawiam się, skąd wzięłaś pomysł na niebieskie włosy. Rozumiem różowe, ale niebieskie? Ja wiem, że ty byś sobie zrobiła różowe, ale ja akurat bardzo lubię kolor niebieski. Różowy też, ale niebieski wydawał mi się lepszy na włosy. Co myślicie? No nic, sięgam po lusterko i zobaczę, jak ta fryzura wygląda. Niby zwykła kitka, ale takiej idealnej też nie potrafię zrobić sobie sama. Barbie, ja jestem wiele rzeczy w stanie zrozumieć, ale dlaczego ta sukienka była z moimi rzeczami w praniu? A ja się dziwię, że potem mam dziwne różowe plamy na swoich ubraniach, a to się okazuje, że twoje rzeczy tak plamią. Barbie, bierz swoje rzeczy osobno. A swoją drogą, ubierz tę sukienkę, jest bardzo ładna, a nigdy ciebie w niej nie widziałem. Super, Barbie, dzięki, fajnie wygląda, sama bym sobie takiej nie zrobiła. Słuchawki, muzyka i można odpoczywać. Ulubione moje zajęcie. O jacie, kto tam tak w salonie wyje? Coś mi się wydaje, że jakby to był głos Skipper. Och, ona zawsze musi tak głośno śpiewać. Ale skoro Skipper skończyła, to Barbie teraz będzie miała czas dla mnie, żeby mnie uczesać. Barbie! Och, przepraszam cię. Myślałam, że to są moje ciuchy. Nie wiem w sumie dlaczego. A skoro tak ładnie prosisz, to z chęcią ubiorę tę sukienkę. Nawet faktycznie dawno jej już nie miałam ubranej. Nawet zapomniałam, gdzie ją kupiłam, ale jest śliczna. Później sami zobaczycie. Barbie, a ty się przebierasz? Ale miałaś mnie uczesać. Halo, halo, nie przepuszczę. Przecież nie mogę wyjść taka rozczochrana. Siadam i czekam. Och, spokojnie, Chelsea. Ja tylko przyglądałam się mojej sukience. Już ją odkładam i zaraz będzie można ciebie czesać. To co, zaczynamy? Chyba pobawimy się dzisiaj we fryzjera. Co pani klientka by sobie życzyła? Co mam uczesać? Ja poproszę długi warkocz, jak rozpunka. Bardzo długi, jak najdłuższy. Ojej, tego się nie spodziewałam, ale Chelsea, przecież ty nie masz takich długich włosów. A rozpunka miała bardzo długie, przecież sięgały aż do ziemi i ciągnęły się i ciągnęły. Mogę ci zrobić warkocz, ale na pewno nie będzie taki długi, jakbyś chciała. No nie, ja chcę być jak rozpunka. Coś na pewno wymyślimy. W sumie mam już pewien pomysł. No dobra, zabieramy się za warkocz. No i skończone. Nawet twoją ulubioną szczotką. Pięknie wyszło. Możesz siebie zobaczyć teraz w lustrze. Przód wygląda ślicznie. Ciekawa jestem, jak długi jest mój, zobaczcie, warkocz. Ej, Barbie, ale przecież rozpunka miała dużo dłuższy. Ja chcę dłuższy. Barbie, no przecież się prosiłam, jak ja wyglądam? To jest zdecydowanie za krótki warkocz. Chelsea, poczekamy, aż odrosną ci włosy. Wtedy będę mogła ci zrobić długi warkocz, ale za to mam inną propozycję. Możemy zrobić taki długi warkocz, ale komuś zupełnie innemu. Ale komu? Kto ma takie długie włosy? Ale okej, dobra, chcę. Ja poczekam ze swoimi włosami, ale chcę dzisiaj zrobić włosy rozpunki, nawet komuś innemu. Cześć, cześć wszystkim, co tam słychać? To ma być Livia? No nie, no przecież ja mam porównywalnie długie włosy do niej. Ona też nie będzie miała włosów do ziemi, Barbie. Ojej, ale to przypadek. Wcale nie chodziło mi o Livię. No poczekaj tutaj chwilę, a przy okazji jeszcze się przebiorę w sukienkę, o którą prosił mnie Ken. Dajcie mi moment. Ojejka, jaki ty masz piękny warkocz. Chelsea, kto ci takiego zrobił?
Barbie, ale miał wyglądać jak warkocz Rozpunki, a wcale taki nie jest. Jej, żeby mieć warkocz Rozpunki, trzeba mieć naprawdę długie włosy i zapuszczać je latami. No, chyba nie chcesz mi powiedzieć, żebym miała taki warkocz jak Rozpunka, to muszę czekać lata? Przecież to jest długo. Ja nie wiem, jak mogłam zapomnieć o tej sukience, przecież ona jest boska. Zobaczcie, jak pięknie podkreśla mi talię. O, widzę, że znowu gadacie o Rozpunce. No dobrze, Chelsea, nadszedł czas, żebym Ci coś pokazała. Lepiej spójrz się w prawą stronę. Wow, czy ja widzę Rozpunkę? Ale ona ma piękne, długie włosy. Już wystaje z opakowania, bo nie może się doczekać, aż wreszcie zaczniesz ją czesać. Zresztą, jak wiesz, jest w bardzo wysokiej wieży, więc potrzeba nam bardzo długiego warkocza. Całe szczęście bardzo długo zapuszczała, więc teraz wystarczy go tylko zrobić. Dziewczyny, ja sama marzyłam kiedyś o tym, żeby być Rozpunką. Z chęcią Wam pomogę, jeśli tylko mi pozwolicie. Ale bardzo Was proszę, pozwólcie. Nie mówcie, że nie. Ja sama bym się chciała pobawić i poczuć się tak jak kiedyś. Chyba nie wypada mi powiedzieć, że też bym chciał się pobawić Rozpunką. No dobra, zostawię to dziewczynom. A jeżeli Wy lubicie Rozpunkę albo zupełnie inną księżniczkę z bajek Disneya, to wpisujcie w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona i z którą z chęcią zamieniłybyście się na jeden dzień, żeby przeżyć to, co one w czasie ich wielu przygód. Ja na pewno z Rozpunką. Bardzo, ale to bardzo bym chciała mieć tak długie włosy. To ja zabieram się za rozpakowanie tego wielkiego pudełka i zaraz zobaczymy, co nas czeka w środku. Zobaczcie, z boku możemy zobaczyć jeszcze nasze inne wersje pięknych księżniczek Disneya. Więc mamy naprawdę bardzo dużo ich do wyboru. Bardzo mi się to podoba. Za to z tyłu mała ściągawka, jak wygląda nasz piękny zestaw. Nie mogę się już doczekać zrobić tak długi warkocz naszej Rozpunce. A oto i zestaw z naszą Rozpunką. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. W zestawie mamy również trzy przecudowne, brokatowe ciastoliny Play-Doh. Zieloną, fioletową, no i oczywiście żółtą, która będzie robiła nam za włosy blond. Jak zauważyliście, mamy również specjalną wieżyczkę, którą można również zrobić z ciastoliny. Przepiękną księżniczkę Disneya, czyli naszą Rozpunkę, która ma, zobaczcie, jakie długie włosy do samej ziemi, a my sprawimy dzisiaj, że one będą jeszcze dłuższe. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was to rozpoznaje. Specjalnie dzisiaj nie powiem, zostawię to Wam. Wpisujcie w komentarzach, co to jest za przedmiot. No, bardzo proste, ale trzeba znać bajkę. W takim razie wpisujcie, a ja sprawdzam, co mamy dalej w zestawie. Ostatnim i równie pięknym elementem naszego zestawu jest cudowna wieża naszej Rozpunki. Jeżeli tylko zerkniemy z bliska, to okaże się, że ma piękne, cudowne kwiatki i bardzo dużo szczegółów, co bardzo, ale to bardzo mi się podoba, bo naprawdę wiele można zdziałać z taką wieżą. I zobaczcie, jest ona z dwóch stron, z każdej ma coś zupełnie innego. A Wam podoba się taki zestaw? Po chwili okazuje się, że nasza piękna wieża jest otwierana. Tylko poczekajcie, dajcie mi chwilę, niech ja tylko ją tutaj rozbroję, bo to wcale nie jest takie łatwe. Wow! Zobaczcie, ile w środku mamy różnych rzeczy do zrobienia. Mamy różne elementy, mamy konia, co zaraz zobaczycie. Mamy również chyba jakiś liść. Oczywiście znalazł się również, zobaczcie, pędzel, farbki. A tutaj to już mi ciężko powiedzieć, wydaje mi się, że to jest kucyk, ale może to jest zupełnie coś innego, słuchajcie. Zamykam, ale zaczynamy. Najważniejszy jest warkocz, zaczynamy od warkocza, inaczej się nie bawię. No po to właśnie ten zestaw tobie przyniosłam, ale myślę, że potem z wieży również skorzystamy. W takim razie najpierw musimy stworzyć nasz długi warkocz. Najpierw żółta ciastolina.
Szukam żółtej ciastoliny, już ją złapałam. W takim razie wystarczy ją tylko otworzyć. No i będziemy musieli ją wyjąć. I oczywiście, zobaczcie, jak ona jest fajna, a jak się pięknie błyszczy. Do naszego pięknego warkocza potrzebujemy tej oto, i tutaj nie powiem, bo pamiętajcie, że macie zadanie, żeby napisać w komentarzu, co to jest. No i nasza roszpunka kryje tajemnicę, ponieważ zobaczcie, idealnie pasuje. Mogłaby w sumie na tym jeździć, ale to nie do tego jest. Wystarczy, że przejedziemy przez ciastolinę i sam warkocz nam się będzie robił, taki długi, jak tylko zechcemy. Wzięłam sporą ilość naszej ciastoliny, muszę ją pięknie wyrobić, żeby była lepsza do stworzenia naszego warkocza, ale to trwa tylko chwilę, ponieważ wystarczy teraz tylko zrobić długi rulon, tak długi, jak chcemy mieć warkocz. Wydaje mi się, że taki byłby całkiem spoko. W takim razie wystarczy teraz tylko wziąć naszą piękną roszpunkę i spróbować zrobić nasz warkocz. Można to robić na ziemi, ale ja to sobie w powietrzu, będzie mi dużo wygodniej. Zobaczcie, dociskam. Tutaj muszę ostrożnie uważać, żeby czasami nie wleciały mi pod koła moje włosy. I słuchajcie, zobaczcie. Wystarczy tylko, że tak przejadę i włosy same się robią. Zaraz Wam pokażę efekt, tylko skończę. Zobaczcie, już jest tylko końcówka. No to uwaga! Żeby tak szybko włosy rosły nam i Chelsea, żeby można było zrobić tak długi i piękny warkocz, nadmiar wystarczy zdjąć i można już spróbować dołączyć do roszpunki i stworzyć właśnie dla niej bardzo długi warkocz. I tak warkocz wygląda już gotowy. W takim razie wołam moją roszpunkę. Roszpunko, gdzie jesteś? Roszpunka nam się pojawiła, słuchajcie. W takim razie wystarczy jej tylko tutaj przymocować włosy, myślę, że w ten sposób. U góry zaraz zrobimy, zobaczcie, spróbujemy zrobić taką delikatną jeszcze grzyweczkę. No i włosy możemy tutaj przeplec. Spleciemy je tutaj, słuchajcie. Moment. Niech to tylko się ładnie utrzyma. No i zobaczcie, piękny długi warkocz jest już gotowy. Sięga samej ziemi. Ja to teraz z chęcią spróbuję zrobić coś właśnie z naszej wieży. Podobają mi się te kwiatuszki i zamiar mam je zrobić właśnie teraz. I nawet chyba zrobię je fioletowe. Co Wy na to? Wystarczy tylko wyjąć naszą fioletową ciastolinę. I uwaga! Wyjmujemy. Wystarczy tylko trochę, nie trzeba dużo, ale powiem Wam, że bardzo podoba mi się ciastolina, która ma ze sobą w sobie brokat. Pięknie ona wygląda, super się mieni, zobaczcie. Naprawdę wygląda to ekstra. To co? Którego kwiatka robimy? Wydaje mi się, że ten będzie spoko, więc musimy go bardzo mocno docisnąć. I zobaczcie, gotowe. Pięknie można też od razu go wyjąć. O, to jeszcze mi spadł. Zobaczcie, jest już gotowy. Żeby góra roszpunki, jej włosy wyglądały troszkę piękniej, zobaczcie, wystarczy, że dodam jej kwiatek i od razu włosy nabierają pięknego wyrazu. Od razu lepiej się to wszystko prezentuje. Ale zobaczcie, po drugiej stronie kwiatków jest jeszcze więcej, dlatego spróbuję zrobić jeszcze kilka i dołączyć na włosy ma naszej roszpunki. Znowu mam ze sobą ciastolinę. Bardzo podoba mi się ta róża, dlatego teraz właśnie ją zrobię. I znowu mocno przyciskam. O, zobaczcie, została mi na palcu. A zastanawiałam się, gdzie ona się podziała i skąd się wzięła dziura. W takim razie biorę już ostrożnie moją piękną różę i biorę ją dla roszpunki. Zobaczcie, roszpunka ma już drugi kwiatek. Wydaje mi się, że chyba jeszcze jakiś zrobimy. Ten też jest bardzo ładny, czyli znowu przyciskamy i sprawdzamy. Oczywiście od razu nam wyszedł, dlatego znowu będę ozdabiała włosy roszpunki. Tym razem ozdobiłam je troszeczkę niżej i wygląda to nadal świetnie. Warkocz naszej roszpunki jest już pięknie przeozdobiony wieloma bardzo kwiatami, które bardzo mi się podobają. Ale to nie wszystko, bo jak pamiętacie, wieża skrywa jeszcze jedną tajemnicę. Niech no tylko się do niej dorwę. W takim razie
Biorę się za kolejną naszą ciastolinę z innym zupełnie kolorem i spróbujemy zrobić coś ze środka, z samej wieży. Tylko nie mogę się zdecydować, co by tutaj wybrać. Otwieram naszą piękną, zieloną, a raczej nawet morską ciastolinę. Muszę troszkę jej tutaj pięknie nabrać. I wydaje mi się, że najpierw zrobię coś, co będzie mi się bardzo podobało, czyli tą paletkę. Ona pięknie będzie się komponowała, bo przecież Barbie bardzo lubi malować. Dlatego już teraz biorę ją. Och, wystarczy naprawdę mniej. I zobaczcie, troszkę muszę ją przygnieść. A reszta zrobi się sama. Czyli musimy ją mocno docisnąć. Bardzo mocno, zobaczcie, nadmiar już nam wychodzi. No i sprawdzamy. Wow, samo się zrobiło, zobaczcie. Zaraz wyjmę i Wam wszystko pokażę. Zobaczcie, nasza paletka zrobiła się w sumie sama. Coś mi się wydaje, że Barbie będzie bardzo zadowolona z nowej paletki do malowania, a my zabieramy się za dalszą część naszej wieży. Naszego kucyka, przynajmniej wydaje mi się, że właśnie nim on jest tutaj, zrobię z fioletowej ciastoliny. Tak mi podpowiedziała Chelsea, więc spróbuję się tutaj spróbować z tą naszą ciastoliną. Zobaczcie, dosyć dużo mi się jej wzięło. Spróbujemy ją zamknąć. Wow, ale dużo nadmiaru. Pięknie nam wychodzi. Z drugiej strony też już próbuję. Musimy bardzo mocno docisnąć. No i teraz wystarczy otworzyć i trzymać kciuki. Wow, zobaczcie. Jeszcze tylko wyjmę i zaraz będziemy sprawdzać, jaki piękny jest nasz konik z obu stron. Nasz konik, kucyk, jest już z obu stron gotowy. Pięknie się świeci, zobaczcie, jak cudownie wygląda. Mega mi się podoba. Ciekawa jestem, czy Wam również i też byście chcieli mieć takiego kucyka dla siebie. Kładę go obok naszej rozpunki. Mam nadzieję, że bardzo się zaprzyjaźnią ze sobą. Zobacz, jak pięknie razem wyglądają. Jeżeli się przyjrzycie naszej wieżyczce, to ona też ma piękny wzór i bardzo bym chciała spróbować go odtworzyć. Ciekawe, czy mi się to uda. Słuchajcie, wiele różnych możliwości daje nam ten zestaw. W takim razie startujemy z kolejnym testem. Tym razem biorę ponownie zieloną naszą ciastolinę z brokatem. Muszę ją trochę wymasować, wygnieść, ale wydaje mi się, że już chyba jest gotowa. W takim razie teraz wystarczy ją tylko bardziej rozpłaszczyć, bo musimy wymyśleć, jaki kształt będzie miało właśnie, będzie miała nasza ciastolina. Chyba na razie zrobimy taki trochę prostokącik. Zobaczcie, pięknie się świeci, bardzo mi się to podoba, ale biorę się już za naszą wieżyczkę i próbuję ją odcisnąć, czyli wystarczy, o, tylko żeby się nie skleiła, wystarczy, że przyjadę dookoła. Ma ona okrągły bardziej kształt, więc robi mi się tutaj trochę wow, pod górkę. Pięknie to wygląda, zobaczcie. Chociaż kojarzy mi się to, szczerze mówiąc, powiem Wam, z Syreną. Ona miała takie piękne łuski. Ops, zobaczcie. Wydaje mi się, że Rozpunka chyba też by bardzo chciała zostać Syreną. Kto wie, może nawet jej to kiedyś ułatwimy i zrobimy piękny, wiecie co, ogon Syreni. Okazuje się, że w środku naszej wieży również znajduje się kameleon. Zobaczcie, udało mi się go odcisnąć i dodatkowo zrobić go na pięknym zielonym liściu. Wygląda super. Jestem ciekawa, czy równie bardzo spodobałby się naszej Rozpunce. Wieżaki bardzo polubiły naszą Rozpunkę. Ona chyba właśnie je też, bo bardzo ze sobą super wyglądają. Muszę przyznać, że mi się też bardzo podobają i nie tylko nawet warkocie Rozpunki, ale i zwierzątka. Też bym chciała mieć takiego konika. Och, może kiedyś się doczekam, albo powinnam iść chociaż na jazdę konną. U mnie na farmie są konie, możesz do mnie wpaść, nauczę cię jeździć. O, serio? Byłoby super. To nie traćmy czasu. My jedziemy na pierwszą jazdę konną naszej Chelsea, a z Wami się już żegnamy. Odpowiadajcie na pytania, a jeszcze mamy dodatkowe, także słuchajcie uważnie. Ja zadam bardzo trudne pytanie. Co znalazł Ken w pralce w swoim praniu, co należało do Barbie? No, piszcie, jaka to była rzecz,
a ja zacznę zaraz sprawdzać te komentarze i zobaczymy, kto uważnie oglądał. Oj, chyba się zasłuchałam tej muzyki. Widzę, że mnie tutaj dużo ominęło. Jakież wieżyczki, roszpunki. Wow, szkoda, że nie mogłam się z Wami pobawić. Ale z wielką chęcią przejdę na jazdę konną. Mega mi się podoba ten pomysł, a bardzo dawno nie jeździłam. Jeżeli kiedyś jeździliście konno, widzieliście konie albo je lubicie, to klikajcie lajki. A jak ktoś jest naprawdę mega fanem, to wystarczy, że napisze w komentarzu koń. Jestem ciekawa, ilu prawdziwych fanów koni tutaj się znajdzie. To co? My się z Wami żegnamy i zbieramy się do wyjścia. Jeżeli chcecie widzieć się z nami w kolejnym odcinku, wystarczy, że klikniecie subskrypcję pod spodem, pod tym właśnie filmikiem, czerwony przycisk i od razu będziecie wiedzieć, kiedy widzimy się kolejnym razem. To co? Do zobaczenia! Cześć!